stworzyć potężną armię, będziemy potrzebowali dużych ilości oliwy z oliwek. Niestety wsparcia nie mamy jej zbyt wiele, ale słyszeliśmy, że w Olimpii jest jej pod dostatkiem. Od tak dawna nie mieliśmy żadnej rozrywki. Zaatakujmy Olimpię i zdobądźmy jej oliwę. A może uda się nam namówić do wspólnej wyprawy Korynt, albo wesprze nas ukochany Ares. Się o naszych zamierzeniach i spróbuje nas zaatakować. Niech no tylko spróbują. Tymczasem w Grecji rozprzestrzenia się kult Dionizosa. Wino ma pewne zalety. Jeden lub dwa puchary na długi czas gaszą pragnienie. Czemu jednak ktoś miałby pić ponad miarę? Pozostaje to zagadką. Mimo to ten pijany prostak wzbudza w ludziach dziwny pociąg, a niektórzy nawet mdleją na dźwięk jego imienia. Co też tam pojawia się na wschodzie, niczym słońce? Dochodzą nas słuchy o nowym, rosnącym w siłę imperium! Jestem bogiem wojny! Czcijcie mnie, a moi żołnierze was obronią! Będziecie musieli bać się ognia. Zawodnicy wysyłani na zawody zostaną pobłogosławieni.
Ja też zareaguję na wezwanie do walki. I pójdę na bitwę z twymi ludźmi. Wybierzcie mnie i już nigdy nie będziecie musieli bać się ognia. Że niektóre miasta na wschodzie mają problemy z jakimś obcym imperium. Gdyby wychowywali swoje dzieci tak jak należy, zamiast zostawiać je z matkami w domach, nie mieliby dziś takich kłopotów.